bardzo serdecznie. Dzisiaj na zdrowie trafiło do Łodzi, do gabinetu Colonet i do Jacka Jurasika, przepraszam, który opowie nam i mam nadzieję pociągnę go trochę za język, pociągnę Ciebie trochę za język w kwestii hydrokolonoterapii, bo z tym tematem chcemy się tutaj dzisiaj zmierzyć. Ja już jestem po zabiegu, więc jestem o ciut mądrzejsza i dowiedziałam się mnóstwa rzeczy. Pierwsze pytanie, Jacek, co to jest w ogóle? Czym jest hydrokolonoterapia? Tak. Jest to nowoczesna forma płukania okrężnicy, znana od bardzo dawna. Jest to taka głęboka lewatywa, robiona przy specjalistycznych urządzeniach medycznych z odpowiednimi fachowcami. Każdy może przyjść na taki zabieg? Właściwie tak. Każdy człowiek może skorzystać z tego zabiegu. Jest kilka przeciwwskazań do wykonania tego zabiegu. Na przykład krwawienia z odbytu, brak nerki, bardzo wysokie ciśnienie tętnicze czy ciąża. Natomiast reszta nie ma większych przeciwwskazań. Do zabiegu nie trzeba się w ogóle przygotowywać, robi się go z marszu. Po zabiegu mówię, można iść do pracy, funkcjonować, robić to co zwykle, w ogóle bezstresowo. Można nagrywać wywiady, tak jak ja na przykład, nie? Czyli ty, rozumiem, jak przychodzi do ciebie pacjent i tak z nim rozmawiasz, przeprowadzasz jakiś wywiad, tak? Zanim tak, zawsze na początku, przy pierwszym zabiegu u mnie osoba, która przychodzi, wypełnia kartę wizyt, tak? Podstawowe dane i na drugiej stronie mam zawsze wypisane jednostki chorobowe, które zaznacza pacjent. Jeśli ma takie, to zaznacza i ja mniej więcej wiem już, o co chodzi w jego organizmie, więc jest mi łatwiej później przeprowadzić taki zabieg. Powiedz mi taką rzecz, bo spotkałam się teraz się okazuje, że z mitem, że takie zabiegi odchudzać, mogą pomagać człowiekowi w odchudzaniu. Powiem tak, to nie jest typowy zabieg do odchudzania ciała człowieka. Natomiast jeśli nie mamy dobrze pracującego jelita grubego, jeśli flora bakteryjna jest gnilna, tak? Jeśli to wszystko jest zaczopowane i zablokowane, no to nie myślmy, że na pewno zrzucimy wagę i że to wszystko pójdzie idealnie. Na pewno takie zabiegi hydrokolonoterapii przyczyniają się do szybszego zrzucania wagi, ale to nie jest typowy zabieg odchudzający. No dobrze, bo ty tutaj podczas tego zabiegu opowiadałeś mi też o nawadnianiu. I dla mnie największą chyba lekcją z tego dzisiejszego spotkania naszego będzie nawadnianie. No ty mi to pięknie wyjaśniłeś, ale jakbyś mógł teraz jeszcze do kamer powiedzieć, o co chodzi z tym, że mamy za mało wody. O to, że, jak mówiłeś mi, że jelito moje potrzebuje tak dużo wody, że ono teraz w czasie tego zabiegu wchłania tą wodę, że ten zabieg, jak gdyby mój pierwszy, nie do końca był sukcesem, ponieważ stan mojego jelita jest taki, a nie inny. I też mówiłeś, że organizm po prostu będzie tą wodę próbował wchłonąć i ją rozbyt dysponować po całej mojej jamie brzusznej. Powiedz trochę o tej wodzie, bo ty naprawdę... No właśnie, ludzie mało wiedzą, bo myślą, że jak są otyli, to większość problemu to jest tłuszcz, który się tam zebrał. I pewnie tak jest. Natomiast dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że są niedowodnieni. Organizm, który jest niedowodniony po latach, niestety zaczyna magazynować tą wodę i odkładać ją w sobie, przez co właśnie możemy zmagazynować tam 3, 5, nawet 7 litrów wody. Jest to, wiadomo, że człowiek składa się z wody specjalnie poukładanej, czyli jest to woda strukturalna. Mówiłem Ci wcześniej, że to bierze wszystkie organizmy żywe. Rośliny, zwierzęta, ludzie właśnie się z takiej wody składają. Natomiast pita woda na co dzień, którą używamy z kranu, tak, z wodociągów, nie jest to woda strukturalna. Robimy z niej herbatę, kawę, więc to nie jest... Poddajemy ją obróbce termicznej, też wybijamy bakterie, dzięki którym żyjemy, nasz układ pokarmowy. Woda z butelek plastikowych nie jest wodą strukturalną, więc się może okazać, że po latach po prostu jesteśmy niedowodnieni. I przychodząc tutaj na pierwszy zabieg, oczekujemy, że się pięknie będziemy czyścić, natomiast te masy w jelicie grubym są zaczopowane, zabetonowane, ale organizm pierwszą rzeczą, jaką chce zrobić tutaj, właśnie wchłaniać wodę przez jelito grube, ponieważ to jest jedna rzecz, o której ludzie kompletnie nie wiedzą. Każdy rodzaj wody podany do jelita grubego zamieniany jest przez ten organ, czyli przez jelito grube, w wodę strukturalną, czyli dokładnie taką, z jakiej człowiek składa się w środku. I jeśli jesteśmy niedowodnieni, to on ją sobie zatrzyma i przez układ krążenia rozprowadzi po całym organizmie i po jakimś czasie, najczęściej jest to po
trzech miesiącach picia odpowiedniej ilości wody w odpowiednim czasie zaczynamy być dowodnieni, czyli schodzi z nas właśnie opuchlizna. No i ponieważ musimy jeszcze też pamiętać o czym, że woda ma pamięć, więc przenosi różnego rodzaju informacje, my to właśnie rozblokowujemy, zmieniamy te informacje. Często te po latach informacje, które mamy, są fałszywe, no i że tak powiem, są toksyczne. Czasami je trzeba wymienić i wtedy organizm funkcjonuje idealnie. No właśnie, bo zacząłeś o wodzie, coś czuję, że zboczymy trochę z tematu, bo tak, nawadnianie przez jelito grube, ale oczywiście to nie jest tak, że każdy ma przychodzić sobie do ciebie co tydzień na zabieg, żeby się nawodnić. Nie, absolutnie. Tak, i mówiłaś o tym, że rewelacyjną metodą na nawadnianie organizmu jest picie rano, na czczo, przed jedzeniem, z odpowiednią, jak gdyby z odpowiednim czasem do jedzenia, o godzinie mówiłeś, czy o dwóch godzinach, tak? Przed jedzeniem. Już tłumaczę, bo żeby się dowodnić, trzeba zrobić jedną ważną rzecz, o której zazwyczaj tutaj zauważyłem, nigdzie się o tym nie mówi. Tylko faza dowadniania, zresztą oczyszczania i zrzucania wagi, jest właśnie rano na czczo, kiedy wstajemy. Kiedy po 8 godzinach snu, tak, nic nie robiliśmy, nie jedliśmy, braliśmy energię, bo przecież w trakcie snu tam zyskujemy energię. Wcześniej jeszcze, powiedzmy, ostatni posiłek było o 18, więc to jest naprawdę kilka lub kilkanaście godzin, gdzie nie jemy i nie kombinujemy. Wtedy właśnie, pijąc w odpowiednich proporcjach wodę, czyli powinniśmy mieć dwie lub trzy szklanki czystej wody naszykowane i pijemy ją na czczo, bez żadnego dodatku. Proszę pamiętać, że wszystko, co dołożymy do wody, będzie ją brudziło i jednocześnie będzie brudziło nasz organizm. Czyli to, czy włożymy sól, czy włożymy cytrynę na przykład, bo to jest takie popularne i zdrowe, powoduje, że nie będziemy dowodnieni. Ja mówię z punktu widzenia człowieka, który oczyszcza organizm, tak? Bo chodzi o to, że ta faza oczyszczania jest właśnie rano i pijąc czystą wodę, możemy tylko ten organizm właśnie czystą wodą, że tak powiem, oczyścić, bo wszystko, co dołożycie do wody, tak jak mówiłem, będzie brudziło ten organizm, ten wolny elektron, który tam jest, będzie już zajęty, więc pijąc wodę nie będzie łączył w naszym organizmie różnych rzeczy i nie będzie mógł wyprowadzić tego na zewnątrz pod postacią potu, kału, moczu, jakichś innych sekrecji, tak, innych rzeczy, śluzu. Więc to jest ta faza. Jeśli to zrobimy umiejętnie, czyli pijąc ją bardzo powoli, czyli właśnie, mieć bo to też jest ważne, tak, nie? Bo ludzie też robią następny błąd, pijąc ją bardzo szybko. Czyli szklaneczka i lecą. To jest błąd, ponieważ woda nie ma czasu się wchłonąć w jelicie cienkim i w grubym, tak, bo tam są takie możliwości zamiany, tak samo jak w jelicie grubym, tak i w cienkim, wody w wodę strukturalną. I ponieważ jelito cienkie i grube jest bardzo ukrwione, wraz z krwią jest rozrzedzana krew i właśnie zmieniamy te informacje i jesteśmy dowodnieni. No, musimy to robić systematycznie. Tak naprawdę picie wody dopiero po 3 miesiącach takiej systematycznego picia jesteśmy dowodnieni, więc schodzi z nas opuchlizna i jesteśmy wtedy w szoku, że no, zrzucamy nagle wagę, nie wiemy skąd. Ja to zrobię i dam wam znać, czy to jeszcze działa. Jeszcze chciałem dokończyć, bo tu jest ważna rzecz. Jeśli ją wypijemy bardzo powoli, pomału, to musimy jeszcze pamiętać jedną rzecz, że niestety, ale nie możemy zrobić jednej rzeczy. Czyli nie możemy natychmiast pójść coś zjeść. Czyli powinniśmy mieć jakieś półtorej lub godzinę minimum do tego, żeby nic nie wkładać do ust, na pewno nie jedzenie. Możemy pić dalej wodę, możemy w międzyczasie się ćwiczyć, bo wtedy bardzo szybko zrzucimy wagę, bo spalamy tłuszcze właśnie wtedy, ale właśnie o to chodzi, żeby nie zjeść po piciu, bo organizm niestety zamiesza to wszystko i nie mamy już tej fazy oczyszczania. Mhm. Którą powinniśmy mieć, bo my całe życie niestety się w ogóle nie oczyszczamy. Cały czas się tylko brudzimy, nie ma tego momentu oczyszczania. Dlatego powinniśmy to zrobić rano na czczo. Właśnie, bo mówiłeś też o florze bakteryjnej. Ja wiem, że z tą florą bakteryjną jest różnie. Wiem też, że flora bakteryjna to jest podstawa. Bez niej po prostu nie da się żyć. I jedni z nas mają ją w lepszym stanie, inni w gorszym. Niektórzy mają w tragicznym stanie. A co mi powiesz o tym, o zabiegach? Co z florą bakteryjną, jeżeli wtedy podczas wypłukiwania, tak? Słuchajcie, musimy pamiętać jedną rzecz. Jelito grube i cienkie człowieka jest drugim mózgiem człowieka. I to już dzisiaj wiemy, tego się nie da obalić. Mnóstwo książek wyszło na ten temat. Jest okej. Natomiast to nie same jelita decydują o tym, tylko właśnie flora bakteryjna, którą mamy w jednym i drugim jelicie. Natomiast no, florę mamy z tego, co jemy. Ponieważ jemy dzisiaj takie rzeczy, sami wiecie, co jemy. No to mamy taką florę bakteryjną, najczęściej po latach niepracujących organów, tak, jedzenia martwej właśnie żywności, mamy tą florę gnilną i beztlenową,
którą właśnie od czasu do czasu powinniśmy wymienić. Bo jeśli mamy tutaj zmieniznę, to mówiłem, jedno z drugim jest połączone, to nasz mózg również będzie prawidłowo pracował. My go często nasze jelitogruby, tak, że tak powiem, zabijamy różnymi stresami, tak? Od małego już. Żłobki, przedszkola, szkoły potrafią nam tak, że tak powiem, wystraszyć nas, że te nasze organy po prostu są zablokowane. Przez lata niepracujące organy, tak właśnie jelitogrube, bo mnóstwo ludzi się okazuje tutaj na 100 osób, 95% tych ludzi, którzy do mnie przyjdą, nie pracują im jelita, szczególnie jelitogrube. Dopiero mi tutaj tłumaczę o tym, tak, jak to wygląda. No to nie mogą być, że tak powiem, zdrowi, bo te fekalia nie są w odpowiedniej prędkości wydalane na zewnątrz, więc one tam zostają. Jelitogruby jest ukrwione, więc te toksyny wracają z powrotem, no i zaczynamy się fatalnie czuć. Jeśli jest tego już bardzo dużo, to organizm wytwarza sobie choroby, no, których no, jest już mnóstwo, tak? Więc warto się od czasu do czasu oczyścić, no, właśnie z tego względu. Właśnie, bo ważną też rzeczą jest, ty mówiłeś o oczyszczeniu wątroby. Ja oczywiście się napaliłam na oczyszczenie wątroby, ale powiedziałeś, stop, najpierw jelito grube trzeba oczyścić. I to też nieraz słyszałam, że ludzie nagle fundują sobie detoksykację, a ona idzie tak mocno, że zaczynają się jak gdyby... Źle czuć. Tak, fatalnie się tak, zaczynają czuć. Tak, bo tutaj jest tak samo, w oczyszczaniu jest tak samo jak w matematyce. Jest odpowiednia kolejność wykonywania działań. Wiadomo, tak? Jeśli zrobimy to nie w tej kolejności, będzie fatalnie. Czyli nie możemy na przykład czyścić sobie wątroby, mając zafekaliowane, niedrożne i zaczopowane jelitogrube, ponieważ z wątroby przy oczyszczeniu schodzą różne rzeczy, powiedzmy takie kamienie wątrobowe, tak? Które no, nie wyjdą do końca na zewnątrz, więc my je z powrotem wchłaniamy. Przecież jelitogrube, proszę pamiętać, że wchłania i to bardzo dużej ilości różnych rzeczy, więc dochodzi do podwójnego zatrucia czasami. Najpierw trzeba zrobić i oczyścić jelitogrubę, dopiero później można się brać za inne rzeczy. I właściwie taka jest zawsze kolejność, natomiast ludzie tego nie robią. Decydują, że na przykład dzisiaj rano zaczną robić sobie detoksykację pod postacią delikatnej głodóweczki, a wieczorem już się czują tak fatalnie, że ich boli głowa, mają wymioty i rozwolnienia, ponieważ mnóstwo toksyn zaczyna się uwalniać z innych organów, ponieważ niejedzenie jest jednym z takich sygnałów, żeby zaczynamy odtruwanie, więc fatalnie się czują. Przerywają to, zostawiają, temat jest zamieciony pod dywan i później już do tego nie wracają. To jest właśnie dlatego, że nie mają wiedzy i nie robią tego w odpowiedniej kolejności. Dlatego zawsze proponuję, zróbmy najpierw porządek z jelitem grubym, a potem możemy robić inne rzeczy. Taka jest kolejność. Ja jestem u Ciebie po pierwszym zabiegu, ale oczywiście wiem, że spotkamy się znowu, niestety. Bardzo miło. I to chyba w większości przypadków tak jest, prawda, że jeden zabieg niestety po 44 latach życia, tak jak w moim przypadku, nie wystarcza, żeby wyczyścić to jelito. Może być za mało, dlatego że pierwszy zabieg najczęściej niestety jest właśnie dowadnianiem i namaczaniem starych zapieczonych maskałek, które zalegają tam latami, więc tego się nie da zrobić tak od razu. To trzeba poczekać. Musimy pamiętać, jeszcze raz wrócę do tego, że to jest drugi mózg człowieka, więc trzeba to zrobić delikatnie i pomału. Wszystkie agresywne ruchy są tutaj no, niemile widziane, bo jelito niestety potrafi się znowu zablokować. Moim zadaniem jest rozblokowanie tego jelita i właśnie zrobienie to bardzo delikatnie i pomału, więc w jednym zabiegu, niestety nie oszukujmy się, ale nie da się tego zrobić. Właśnie, bo ty masowałeś mi brzuch i stopy, żeby poruszyć tak. Też jelito grube. Bo na stopach mamy takie punkty refleksyjne, więc przy odpowiednim ucisku przez mózg łączymy się z jelitem grubym i podkręcamy to jelito do pracy. Mi się to często udaje u tych właśnie ludzi, u których te jelita już dawno nie pracują. Ludzie nawet nie są świadomi tego, że ich jelita w ogóle nie pracują, bo oni myślą, że nie ma sensu oczyszczanie właśnie jelita cienkiego czy grubego, bo można zrobić jedno i drugie, chociaż w naszej strefie klimatycznej nie czyści się jelita cienkiego. Natomiast, bo jelito grube samo powinno to wszystko wydalać w odpowiedniej prędkości. Natomiast się okazuje, dopiero u mnie tu najczęściej, że to jelito już dawno nie pracuje, latami. A wypróżnianie polega na zasadzie grawitacyjnej, czyli jesteśmy cały dzień w pozycji pionowej, grawitacja prędzej czy później te, no przynajmniej te 3-4 posiłki, bo ludzie tak jedzą, no wepchną nam do jelita grubego, to ta grawitacja, popchnie jeszcze miękkie masy kałowe, po bokach oczywiście zabetonowane fekalia cały czas są, środkiem przychodzi świeże, dostajemy sygnał na końcówkę do mózgu, idziemy do toalety, ale wypróżniamy się tylko tyle, ile zostanie wypchnięte, a nie dlatego, że jelito pracuje z odpowiednią prędkością, wydala to. Jeśli tego właśnie nie robi, to flora w jelicie grubym robi się glina i beztlenowa, a ponieważ jelito grube jest bardzo ukrwione, dlatego z powrotem wraz z krwią toksyny wracają do pana, do twojego i każdego innego człowieka organizmu, no i dochodzi do toksemii, czy tak zwanego zatrucia. I tu jest ten cały problem. Więc się starzejemy, organizm musi wziąć skądś energię, żeby zneutralizować to, co latami tam leży.
po co, jeśli możemy to po prostu oczyścić? To jest tak jak, bo tak samo mówią ludzie, że nie ma sensu czyścić jelit, no bo właśnie, ono samo powinno robić. Nie, te jelita nie pracują. Tak samo dowadnianie. Proszę nie umyć zębów przecież przez miesiąc czasu. Bo po co czyścić jelito? Proszę nie umyjcie zębów przez miesiąc czasu. Zobaczycie, co się dzieje w jamie ustnej. Tu dochodzi tlen, powietrze, tu nie ma soków żołądkowych, enzymów trawiennych. Tutaj naprawdę jeszcze jest ok. To teraz pomyślcie sobie, jeśli człowiek ma bardzo długi układ pokarmowy, a od ust do odbytu mamy właśnie te 7, 8, 9 metrów, w zależności od człowieka, to tam przy końcówce, ostatni metr, metr 20, to jest masakra. Ten, kto nas tworzył, też już mówiłem, wstawił nam tutaj, to nas tworzył, wstawił nam zastawkę między jelitem grubym i cienkim, czyli po tej prawej części, tutaj, gdzie mam wyrostek, co oznacza, że ten organ daje się cudownie pukać i właśnie od czasu do czasu powinniśmy to robić. Żeby się nie zaczepować i nie zablokować, bo człowiek jest zestawem właśnie rur. Czyli właśnie, mimo to, że my się wypróżniamy dziennie, nawet dwa czy trzy razy, to nie jest jeszcze wcale sygnał, że jesteśmy idealnie zdrowi, że nasze jelito super pracuje. Iluzja. Dokładnie. Może być to iluzja. Nie czekać jak gdyby do objawów, że zaczyna nas coś tam już kłuć, czy nie daj Boże dowiadujemy się od lekarza, że o, mamy jakieś tam nowotworowe zmiany, tylko zacząć czyścić szybciej. Ale teraz... Czyli mówisz o profilaktyce. O profilaktyce. Bo ja zajmuję się profilaktyką zdrowia właśnie. Ja nie zajmuję się leczeniem. Ja mówię po prostu moim tutaj ludziom, którzy do mnie przychodzą, co zrobić, żeby być zdrowym. No i właśnie. Przychodzi do ciebie taki 30-letni delikwent i mówi, no nie wie co i jak. Ty mu robisz zabieg i od razu określasz, czy to jelito jest w dobrej formie, czy złej, prawda? Tak. I wtedy profilaktycznie zapraszasz tego pacjenta, powiedzmy, za jaki czas? Jak to powinno się, żeby nie przesadzić z częstotliwością? Tak, tak. To nie chodzi o to, żeby uzależnić człowieka od tego zabiegu. To nie o to chodzi, absolutnie. Mnie chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby rozbudzić to jelito do pracy, czyli do tej perystaltyki, która powinna być naturalnie, dowodnić organizm i tak naprawdę no, pierwszy raz, jeśli ktoś przychodzi, no to musi sobie niestety poświęcić te 3, 4, być może nawet 5 zabiegów, bo po latach to jest tak solidnie zapieczone i zaafekalowane i tak jest organizm odwodniony, że tego się nie da zrobić od razu. Natomiast ja nikogo nie uzależniam, jeśli to wrócimy, jeśli ten organizm zaczyna normalnie pracować, jeśli człowiek się prawidłowo odżywia, bo wie jak to zrobić, to wtedy zapraszam go raz na pół roku na jeden zabieg, sprawdzamy, dowadniamy, jeśli jest ok, nie ma problemu. Ja nikogo nie uzależniam, bo to nie o to chodzi. Nie, ja tak nie twierdzę, tylko po prostu zastanawiałam się, jak przy zdrowym organizmie, których coraz mniej, jak często powinno się zadbać i powinno się pomyśleć o tym wyczyszczeniu jelita właśnie. No zgadzam się. Tak raz na pół roku, raz na rok, tak? Tak, to jest taka profilaktyka. No fajnie też, żeby przychodząc tutaj po pierwszym zabiegu nie podcinać sobie skrzydeł, tak? Że ja tu zrezygnowana, że nie wyszło tak jak przypuszczałam i już po prostu ja tym bardziej chcę przyjechać kolejny raz, żeby trzymać cię za słowo, tak? Że po tych kilku zabiegach, czy po dwóch, trzech, czy po tym nawodnieniu organizm zupełnie zacznie inaczej funkcjonować. Więc ja wydaje mi się w dobre ręce się oddałam, bo ktoś, kto ma 15 lat praktyki, z samego doświadczenia jest po prostu mądrym człowiekiem, więc polecam takie miejsca, w których patrzy się na pacjenta jako na żywą istotę, a nie na jako kolejny numerek do wykasowania. Także szczerze polecam Jacka, chociaż ja go dopiero poznałam. Wcześniej ktoś tam u niego też był i mi polecił wizytę tutaj. Mimo, że mam do ciebie 2,5 godziny drogi, to uważam, że to nie był zmarnowany czas. Przy okazji nagrałam film i mam nadzieję, że pod filmem, jeżeli się Jacek zgodzi, udostępnimy też bardziej szczegółowy film, który pokazuje, jak ten zabieg wygląda, żeby się nie przestraszać, bo... Tak, z tego zabiegu nie wolno się bać, absolutnie. To jest zabieg dla ludzi, zrobiony prawidłowo, daje taką ulgę. On jest skierowany przede wszystkim do ludzi, którzy mają zaparcia. Tak naprawdę wszyscy ludzie mają zaparcia, ponieważ ich jelita nie pracują jelito grube, a jedzą po prostu martwą żywność. I to jest cały problem. Także... Ja muszę kończyć, przepraszam. Jasne. My sobie pogadamy jeszcze poza kamerą, tak? Ale, tak. Gdyby coś służy, następny film tak, możemy jakiś stworzyć, nie ma problemu. Możemy zabiegu... bardziej głębiej ruszyć tematy, bo to wszystko było takie pobieżne. Także jeśli będzie taka możliwość, będzie chęć, możemy rozwikłać pewne problemy. No i mam nadzieję, że dyskusję uruchomimy pod filmem i że wy sami będziecie mieli pytania, które ja potem będę mogła Jackowi przekazać i nagrać o tym materiał. A na ten moment bardzo ci dziękuję za rozmowę, a wam dziękuję za uwagę. Ja również. Pozdrawiam.